Już niebawem Wielkanoc. Jak gwiazdy przygotowują się do tego wyjątkowego święta? Sprawdźcie sami, oglądając nasz materiał. Zawsze jedziemy do rodziców jednych albo drugich, a najchętniej to bym ze wszystkimi wyjechała, tylko po to, żeby spędzić czas. Zostawiam to raczej na barkach rodziców, ponieważ oni świetnie gotują i też święta bez ich potraw nie byłyby z tymi świętami. Właściwie ja jadę do rodziców po to, żeby... jest wszystko przygotowane, natomiast w domu chcę, wiadomo, mieć taki świąteczny klimat, więc kupuję sobie jakieś stroiki, no nie wiem, takie właśnie kurczaczki. Więc moje zakupy polegają na tym, że raczej kupuję jakieś rzeczy do domu i tak samo do rodziców zawożę no coś, jakiś taki upominek, który mogą sobie postawić w domu. Czyli lubisz te zakupy świąteczne? Lubię, bardzo lubię. Ja w ogóle lubię święta strasznie. Ja lubię w ogóle wolne dni, lubię czas spędzony z rodziną. Ja jestem strasznie tradycyjna i konserwatywna, jeżeli chodzi o ten czas i zawsze musi być spędzony z rodziną. Nie ma opcji, żeby gdzieś wyjechać, wiesz, uciec, nie, to wszystko musi być razem, wspólnie, musi być wesoło i tradycyjnie właśnie. A ten czas przedświąteczny, no to zawsze spędzam oczywiście na przygotowaniach, na zakupach, na sprzątaniu wspomnianym, ale ja to sobie rozplanowuję, więc to nie jest tak, że na ostatnią chwilę biegnę w dziki tłum i jestem sfrustrowana, że jest tyle ludzi i że ja jeszcze czegoś tam nie mam. Nie, ja mam to wszystko rozplanowane, więc ja ze spokojem naprawdę podchodzę do świąt, bo jestem mistrzem organizacji i logistyki. Ja bardzo lubię święta wielkanocne, chyba nawet, no nie chcę powiedzieć, że bardziej niż Wigilię, ale może trochę tak ze względu na tą energię, którą one ze sobą niosą, na tą obietnicę lata. I te kolory takie nasycone wszędzie, gdzie właśnie w centrach handlowych pojawiają się kurczaki, żonkile. Ja też ogłosiłam dzisiaj przy okazji zrobienia plecaczków tutaj promocyjnych, ogłosiłam, że yellow is the new black w te święta i sama mam dzisiaj takie buty. Więc bardzo lubię święta wielkanocne, bardzo się przygotowuję, bardzo lubię gotować, w związku z czym bardzo się przygotowuję na święta pod względem spróbowania i zrobienia nowych potraw. W tym roku sobie dałam wyzwanie, zamierzam po raz pierwszy zrobić mazurek, bo potrafię robić serniki i inne rzeczy, natomiast mazurka jeszcze nie robiłam i to będzie mój pierwszy raz. Ja bardzo lubię dekoracje świąteczne, ja uwielbiam wszystkie dodatki do domu i ja już właściwie od miesiąca zacząłem kupować coś. Jest taki fajny sklep, do którego często jeżdżę i tam, wiesz, pojedynczo, po jednej rzeczy dokupuję i teraz się okazuje, że mam już pół bagażnika tego, więc to wszystko będę musiał spakować i zawieźć do rodziców na święta. To jest taki okres, kiedy wszystko budzi się do życia, to jest takie odrodzenie i wszystko jest zielone, takie jak ja dzisiaj, więc to tak napawa optymizmem.